Ja takie mam krótkie świadectwo tego, jak się poruszając w rzeczach małych jestem dzisiaj w tym miejscu, w którym jestem, bo u mnie ponad naturalnymi rzeczami, była też ostatnio o tym mowa, ponad naturalnymi rzeczami to jest dla mnie to, pierwsza rzecz to, że jestem tutaj w Kościele Mocy. Kolejna rzecz to jest to, że kiedyś byłem bandziorem na ulicach, podchodziłem do ludzi i okradałem ich, zabierałem im rzeczy, a później siedziałem w więzieniu, a dzisiaj stoję na tych ulicach i głoszę Chrystusa. I to jest dla mnie ponadnaturalne w ogóle, że ja często nad tym rozmyślam i jak się czasem tak wgłębię w ogóle, co mi się w głowie porobiło, to ja jestem w szoku. To są ponadnaturalne rzeczy, za które jestem wdzięczny Bogu. Jest ich mnóstwo. Głoszę na tych ulicach, ale to mało tego, że głoszę. Mam wszystko, co mi jest potrzebne. Mam cały sprzęt, na który nie musiałem zapracować. Ja to wszystko mam i to jest ponadnaturalne. Ja pamiętam, jak marzyłem o tym, żeby głosić, kiedy tu jeszcze nie byłem w kościele, to w ogóle to było jakaś góra lodowa. Ale ja to wszystko otrzymałem. Ja to mam. Mnóstwo jest takich rzeczy, tak jak powiedziałem. To są też relacje z ludźmi, które mam dzisiaj. To są też ponadnaturalne rzeczy. Relacje z ludźmi. Kolejne rzeczy to jest... Ja kiedyś, jak głosiłem Ewangelię, to głosiliśmy tutaj w Warszawie. Złote Tarasy i Rondo de Gaulle było. I kiedy ja sobie pomyślałem, kurczę, no chcę głosić wszędzie, ale gdzie w tej Warszawie? I te miejsca zaczęły się kolejno pojawiać. Dziś nie robię sobie statystyk, ale to dziś jest ponad 30 miejsc, w których byliśmy i w których był Bóg na tych ziemiach, na tych miejscówach tutaj w Warszawie. I to są ponadnaturalne, mega rzeczy, za które ja jestem wdzięczny Bogu. To są, dlaczego o tym mówię? Bo to są rzeczy, jakby o których się, o pewnych rzeczach się nie mówi, gdyż się je nie traktuje jako ponadnaturalne, tylko jako takie, nie wiem. Czasem, jak patrzę w pewnym sensie na chrześcijaństwo, to bym powiedział, że ludzie rzeczy ponadnaturalne traktują jak rzeczy pospolite, a to są rzeczy z nieba i dlatego właśnie mówię, o tym była mowa, i dlatego tych rzeczy spektakularnych nie ma, bo to się zaczyna od małych rzeczy i ja jestem tego przykładem, że od małych rzeczy robi się coraz większe i taką kolejną rzeczą właśnie, która jest rzeczą dla mnie spektakularnie ponadnaturalną, to jest to, jaką mam dzisiaj pracę i w jakim jestem miejscu. Otóż minęło troszkę czasu, zawsze pragnąłem głosić to jak najwięcej i rozwijać się w tym i dzisiaj to mam. Ostatnio rozważałem właśnie ten temat i sobie myślę, kurczę, mam pracę, w której pracuję 20 kilka godzin tygodniowo, mogę głosić, mam bardzo dużo czasu, żeby głosić i rozwijać się w ogóle w Bogu. Mam po prostu więcej tego czasu, a dostaję pieniądze takie jak za dobrą pensję na pełnym etacie. Także to jest świadectwo tych małych rzeczy, które do mnie dzisiaj przyszły, znaczy wierności w małych rzeczy i wielkich, bo dla mnie wielką i ogromną rzeczą jest to, że ja dzisiaj pracuję 20 kilka godzin w tygodniu, a resztę czasu przeznaczam na to, aby szerzyć Królestwo i jestem za to wdzięczny, mega, że to się wydarzyło w moim życiu. I dlaczego ja mam? Dlaczego ja to mam? Dlaczego? Ponieważ ja w to uwierzyłem w to, że to będę miał, marzył. Ja dużo marzyć sobie lubię, ja sobie wyobrażam wiele różnych rzeczy, tylko że ja te marzenia przekuwam w rzeczywistość, bo ja po to po prostu idę. I dlatego mam, że wierzę w to, że będę miał, marzę o tych rzeczach i po prostu po nie sięgam, bo marzyć i wierzyć to jest jeszcze mało, bo kiedy uwierzyłeś, to musisz po to sięgnąć, musisz po prostu wejść w to miejsce, gdzie jest to, na co czekasz i będziesz to miał. To tak jak na przykład jest tutaj głoszone to, że będziemy iść na stadiony, to ja się nie pytam, jak my będziemy iść na te stadiony. Ja jestem ewangelistą i jestem, to jest mój urząd od Boga i ja się nie pytam, jak będziemy iść na stadiony. Kiedy ktoś by mnie zapytał, jak, to by wartało powiedzieć srak. Jeśli jest ewangelista, który się pyta, jak, no to ja mówię srak. Jak, to jest tak, jakby zapytać człowiek, ewangelistę, któremu zachorowała żona, załóżmy, i on teraz jedzie ją uzdrowić, prawda? I on wierzy w jej uzdrowienie. I ja się teraz jadąc z nim zapytam, jak ty ją chcesz uzdrowić, chłopie? No to taka sama jest odpowiedź.
Dlatego rolnik, który sieje, czyli ten, który głosi słowo i sieje, ten zbiera plon, a plonem jest zaludnianie królestwa i każdy człowiek, który staje się obywatelem nieba. Amen. Amen.